Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam jako organizator tegoż spotkania, a raczej współorganizator, bo jesteśmy w pięknym miejscu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i wypada zacząć od tego, że współorganizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie ta placówka Muzeum Archidiecezji Warszawskiej kierowana przez księdza dyrektora, doktora Mirosława Nowaka. Placówka niezwykła, do której w jego imieniu i tutaj znajdujących się pracowników bardzo zapraszam i zachęcam do zwiedzenia wystawy, zarówno tej, która jest stałą, jak i te zmienne, ponieważ niewątpliwie to jest piękny fragment tej naszej kultury chrześcijańskiej w artefaktach widocznej, którą warto w Warszawie zobaczyć. Jeśli ktoś jeszcze z Państwa nie widział, a nie tylko mówię do Państwa tu siedzących, ale także do tych wszystkich, którzy za pośrednictwem telewizji, portali mogą nas dzisiaj słyszeć, to niewątpliwie jest w Warszawie taka perełka, do której wypada wręcz zajrzeć, jeżeli ktoś chce się nazywać człowiekiem kulturalnym. Drugim organizatorem naszego spotkania jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, którego mam honor być pełniącym obowiązki dyrektorem. I rzecz jasna, jako Instytut Kultury jesteśmy częścią wielkiego zjawiska, jakim jest dzisiaj Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo kierowane przez pana premiera i ministra i profesora Piotra Glińskiego, którego bardzo, bardzo serdecznie witam i dziękuję bardzo, że jest pan z nami. A pan premier jest z nami, bo nas lubi i po prostu to jest główny powód oczywisty, ale jednocześnie jest z nami, ponieważ to, co przeżywamy już od pewnego czasu, ale także będziemy szczególnie przeżywać właśnie dziś, jutro, pojutrze, w te dni, które są dedykowane tej wielkiej rocznicy, jaką jest setna rocznica Bitwy Warszawskiej. To dziś, proszę Państwa, czyli 13 sierpnia, rozpoczął się ten najtragiczniejszy, a jak się okazało w praktyce, zwycięski finał naszych zmagań o niepodległą Polskę w 20 roku, zmagań, przeciwko którym wystąpili bolszewicy, nie tylko chcąc zniszczyć Warszawę, ale także opanować Bałkany, Europę Zachodnią. Tu była brama, która wiodła do tych części Europy, w Warszawie, we Lwowie, w tych pięknych polskich miastach świadczących o długotrwającej cywilizacji chrześcijańskiej na tym terytorium Europy Środkowo-Wschodniej. I dziś właśnie rozpoczęła się ta największa batalia, w której już strona bolszewicka była przekonana, że wręcz dziś zawita, tylko 100 lat temu, zawita do stolicy i ogłosi powstanie nowej władzy bolszewickiej. A więc wkraczamy w te bezpośrednie dni setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. I taki jest przedmiot dzisiaj naszego spotkania, ale zanim oddamy głos referentom, którzy będą nam przybliżać właśnie tamte dni, tamten czas, to oczywiście z wielką ochotą posłuchamy pana premiera, któremu oddam za chwilę mikrofon i niech pan premier jako jedna z najważniejszych dzisiaj postaci w państwie polskim, a więc reprezentująca naszą wspaniałą ojczyznę, niech też da nam przez swoje wystąpienie ten sygnał wielkiej wartości, jaką jest możliwość dzisiaj w wolnej Polsce obchodzenia stulecia Bitwy Warszawskiej. Nie zawsze w historii mogliśmy obchodzić tę rocznicę godnie. Dzisiaj za sprawą niepodległej, autentycznie niepodległej Polski
mamy szansę świętować. Panie premierze, to nasz wspaniały sukces Polaków i naszych pokoleń. Panie premierze, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Konferencja jest skromna, ale myślę, że bardzo ważna. Ważna dlatego, że to jest jedno z pierwszych przedsięwzięć nowo powstałego naszego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, bardzo ważnej placówki, instytucji kultury właśnie, powołanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nieprzypadkowo. O tym powiem jeszcze za chwilę. No a po drugie dlatego, że okoliczność jest szalenie istotna i faktycznie na tę okoliczność państwo polskie, różne jego agendy, ale przede wszystkim Biuro Niepodległa i powołane przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez polski rząd i nasze ministerstwo przygotowało bardzo wiele różnych wydarzeń. Program jest bogaty, wielowątkowy i obejmuje także namysł intelektualny, konferencje naukowe. Ale oprócz tego wydarzenia filmowe, koncerty, wystawy, no otwarcie także dużej instytucji muzealnej, którą przygotowaliśmy na ten czas. A jeszcze przecież są uroczystości państwowe, te najważniejsze, bo polskie państwo czci tę rocznicę nieprzypadkowo. To jest bardzo ważna rocznica, wydarzenie, które kształtowało polską tożsamość, polską mentalność, nasze myślenie, nasz system wartości, naszą świadomość historyczną i właśnie tożsamościową, kulturową i państwową, bo myśmy obronili, odzyskując dopiero co niepodległość, po 123 latach musieliśmy natychmiast stanąć do obrony wtedy tej niepodległości i zdaliśmy egzamin. I analiza tego, jak to było, jakie były postawy, kto jak działał, jest szalenie istotna. Ta analiza naukowa, ale także taka świadomościowa. Te emocje wtedy związane z obroną Polski w sytuacji niebywałego zagrożenia, bardzo dużej izolacji, ale jednak byli też z nami przynajmniej niektórzy i o tym też pamiętamy, czyli była ta solidarność wybiórcza, ale była. A przede wszystkim to wydarzenie wtedy było i teraz też jest tak interpretowane, było wielowymiarowe i można je różnie interpretować czy też badać, bo interpretacja w zasadzie no, jest związana z prawdą historyczną. Wielkie zwycięstwo narodu w starciu cywilizacyjnym, czymś więcej, ale właśnie ta wielowymiarowość oznacza co na przykład? To, że myśmy wtedy potrafili być razem, ponad podziałami. Wszystkie nurty polityczne, poważne, no ja nie mówię o lewicy niepodległościowej, o zdrajcach Polski, bo oni byli faktycznie na probostwie w Wyszkowie i wystarczy na ten temat. Natomiast i ruch ludowy, i ruch socjalistyczny niepodległościowy, i Piłsudczykowski, i narodowej demokracji, i chrześcijańskiej demokracji. Te wszystkie nurty były ze sobą razem, a jeszcze wtedy byli i monarchiści, i stronnictwa ziemiańskie, i też ruch ludowy był zróżnicowany i wszyscy byliśmy razem. Był rząd, który był reprezentowany pod przewodnictwem premiera Witosa, przedstawiciela ruchu ludowego, reprezentowany przez prawie wszystkie stronnictwa. Więc ta wspólnotowość jest jednym z wymiarów bardzo ważnych. Drugi wymiar to jest wymiar militarny i od strony heroizmu i od strony wspaniałej myśli wojskowej. A także pomocy wojskowej, no już nie będziemy wchodzili w szczegóły. W każdym razie to jest też ten wymiar, który był bardzo ważny wtedy i jest teraz także ważny z punktu widzenia interpretacji. Wreszcie był wymiar, o którym troszeczkę wspomniałem, cywilizacyjno-ideologiczny. To była wielka wojna światów, to było starcie dwóch cywilizacji. To było starcie cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej z barbarzyństwem i to już barbarzyństwem nie tylko azjatyckim, ale niestety także barbarzyństwem
marksowskim, marksistowskim, lewicowym, bolszewickim po prostu, które to barbarzyństwo no, odcisnęło, odciskało i dalej w jakimś sensie odciska swoją siłę, swoje piętno na funkcjonowaniu także współczesnego świata w nowych wersjach, bo wciąż odrzuca się wartości chrześcijańskie, nawet bardzo mocno, odrzuca się wspólnotę narodową, odrzuca się to wszystko, co stało po drugiej stronie wtedy w roku 20. I taka dyskusja i ten wymiar tego wydarzenia jest oczywisty. No i wreszcie jest jeden wymiar, o którym i pamiętamy, i nie pamiętamy, to znaczy wymiar zaangażowania Kościoła i wartości chrześcijańskich w całym tym wydarzeniu. Ten kontekst jest szalenie istotny. Rozumiem, że on będzie jednym tutaj z podstawowych wymiarów dyskusji na Państwa konferencji. Z tymi wszystkimi wymiarami łączą się spory, które wtedy trwały, ale były przynajmniej po naszej stronie zminimalizowane. One oczywiście wybuchły zaraz później. Trwały przez wiele lat i trwają do dnia dzisiejszego. Różnego typu spory ideologiczne, podziały. Jest prawdą, że nurt piłsudczykowski w jakimś sensie bardziej jest kojarzony z bitwą 20 roku niż może inne nurty ideologiczne. Natomiast jest też prawdą, że i to jest podstawowa prawda, o której ja wspomniałem, że wszyscy byliśmy wszystkie nurty ideologiczne, wszystkie odłamy społeczeństwa, wszystkie grupy społeczne w zasadzie były wtedy zjednoczone i dzięki temu mogliśmy wygrać. To jest krótka odpowiedź. Dlaczego Polacy wtedy wygrali? Bo byliśmy wszyscy razem. I potrafiliśmy, no mieliśmy wielkie zasoby, wartości i tego etosu, który tę siłę dał. To pokazuje, że wspólnota narodowa także współcześnie musi sięgać do podstawy swojego istnienia, do systemu wartości, bez tego nie jest w stanie funkcjonować, rywalizować na świecie i przetrwać. To jest prawda obowiązująca do dzisiaj. Polski rząd, prowadząc politykę historyczną, stara się w sposób zrównoważony oddawać hołd, instytucjonalizować pamięć dotyczącą różnych obozów politycznych, różnych obozów ideologicznych, różnych także społecznych ośrodków. I dlatego jutro otwieramy wielkie nowe muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przez nasz rząd rozpoczęła się budowa. Przedtem ta instytucja trwała 8 lat, bo to jest, mówię o tym dlatego, że to jest dość charakterystyczne dla wielu instytucji historycznych, które w tej chwili staramy się budować. One powstawały, czy ktoś miał jakąś ideę przed laty, często to był tak zwany pierwszy PiS, po czym to wszystko spało i dopiero po przełomie z końca roku 2015 udało się te projekty podnieść i w tej chwili realizować. Kamień węgielny w Sulejówku był położony w listopadzie 2016 roku. Jutro oddajemy muzeum. Ale powołaliśmy też Instytut Myśli Narodowej, który jest bardzo ważną dla nas placówką i jednym z podstawowych zadań tego instytutu jest budowa Muzeum Romana Dmowskiego, bo taka instytucja też jest w Polsce potrzebna. Wielokrotnie o tym żeśmy mówili z panem profesorem. Racjonalna debata dotycząca różnych często zapomnianych, nieznanych, no często przecież nieprzypadkowo nieznanych czy zapomnianych nurtów myśli narodowej i myśli chrześcijańsko-demokratycznej jest szalenie istotna i ważna dla naszej współczesnej tożsamości, za co panu dyrektorowi, panu profesorowi i całemu środowisku bardzo dziękuję. Upamiętniamy tamte wydarzenia, ale także wiele innych w bardzo różny sposób. Budujemy w tej chwili w Polsce, czy też realizujemy 85 projektów inwestycyjnych w obszarze muzealnym. To są nie tylko projekty odnoszące się
do tych wysiłków heroicznych, czy do tych najważniejszych spraw, ale także do kwestii czy dorobku w obszarze rozwoju techniki czy gospodarki, bo to też przecież jest szalenie istotne dla ojczyzny, dla naszej wspólnoty politycznej, także dla naszej tożsamości. Wracając do oceny tamtych spraw i tych sporów, możemy przede wszystkim powiedzieć, że Piłsudskiego i Dmowskiego wiele różniło. Oni pewnie charakteryzowali się szorstką przyjaźnią, ale wzajemnym szacunkiem. To wiemy, że nie odmawiali sobie wzajemnie patriotyzmu i wiedzieli, że w gruncie rzeczy są, zwłaszcza w momencie próby, po jednej stronie. A zwłaszcza teraz wydaje się, że Polska już nie jest rozdarta pomiędzy dwie trumny, pomiędzy trumnę Piłsudskiego i Dmowskiego, tylko te trumny, jak zauważyli to ostatnio publicyści, stoją po jednej stronie. Po drugiej stronie stoi trumna Róży Luksemburg jako symbolu polskich zdrajców, jako symbolu tej już nie Polski w zasadzie, czy tej opcji ideologicznej, tej opcji cywilizacyjnej, która przynosiła zło i zniszczenie. I tak chyba wyglądają te spory współcześnie. I nawiązując już do zupełnie współczesnych sporów ideologicznych, które widzimy także na warszawskich ulicach na przykład, nie tylko warszawskich, to trzeba chyba jasno powiedzieć, że tak, ci nasi patroni i wielu innych patronów tamtych historycznych ruchów ideologicznych, oni wszyscy stoją po tej samej stronie, po stronie państwa narodowego, po stronie wartości chrześcijańskich, po stronie cywilizacji zachodniej i instytucji społecznych, które są instytucjami tradycyjnymi i sprawdzonymi. To jest konkluzja moim zdaniem optymistyczna. Moim zdaniem optymistyczna, że z tych polskich losów w zasadzie wyłania się wspólnota i jedność. Natomiast jeżeli jest jakiś spór współczesny, to on w dużej mierze do polskiej historii, do polskiej tożsamości nie ma jak się odwoływać. Bo ma się odwoływać do probostwa w Wyszkowie, czy do czegoś podobnego. Więc to jest chyba konkluzja bardzo charakterystyczna, czy konkluzja, o której warto debatować i dyskutować, bo wciąż przecież bardzo aktywne, czy nawet mają przewagę w mediach pewnie współczesnych polskich, czy na polskich uniwersytetach, ośrodki, osoby, wykładowcy, którzy negują istotę na przykład wspólnoty narodowej, czy nawet wspólnoty kulturowej, bo przecież to jest w gruncie rzeczy to samo. No? Negują istotę tej wspólnoty wobec wyzwań świata współczesnego. Uważają, że problemy świata współczesnego nie są możliwe do rozwiązania za pomocą funkcjonowania państw narodowych. Wtedy ktokolwiek zdroworozsądkowy zadaje pytania, w porządku, w każdej chwili, ale najpierw niech się rozwiążą te wspólnoty narodowe, takie jak niemiecka, francuska, amerykańska, rosyjska może najpierw. Prawda? A my wtedy pomyślimy, czy nie trzeba by osłabiać wtedy naszej wspólnoty. Ja mówię anegdotycznie, może już mało poważnie, no ale, bo to jest dyskusja absurdalna. Bo to jest dyskusja absurdalna. W świecie współczesnym podważać znaczenie wspólnot narodowych to jest w zasadzie teza, którą trudno jest poważnie polemizować. Pewnie trudniej byłoby prowadzić taką dyskusję dotyczącą wartości chrześcijańskich, ale to jest już wasze, drodzy państwo, zadanie, także dzisiaj na tej konferencji, skoro będziecie mówili o roli Kościoła, chrześcijaństwa. W tamtej wojnie 20 roku to pewnie też będziecie się odnosili do tego, na ile aktualne są te tezy z tamtego czasu,
a nie byłoby zwycięstwa 20 roku bez wartości chrześcijańskich, nie byłoby zwycięstwa, nie byłoby także heroizmu Polski w II wojnie światowej bez tych wartości, nie byłoby wreszcie polskiej solidarności bez wartości chrześcijańskich, o czym to jest niebywałe, wciąż się zapomina ostatnio. Ruch Solidarności był ruchem chrześcijańskim, katolickim z głębi, z dnia codziennego tych strajków, z wartości, o jakie walczono, z przekonań. No nie byłoby Solidarności, a w związku z tym nie byłoby tych zmian w Europie Środkowo-Wschodniej, czy w ogóle na świecie, upadku komunizmu, gdyby nie te wartości. Dziękuję bardzo i przepraszam, bo ja będę musiał niestety Państwa opuścić, bo mam następne wydarzenie związane z obchodami. Tak się składa, że w zasadzie dzisiaj zaczynamy takie 3 dni, 4 dni w zasadzie, bo jeszcze 16 mamy też ważne wydarzenia, szalenie intensywne i ja będę musiał dość intensywnie poruszać się z miejsca na miejsce, więc nie będę mógł być z Państwem tutaj dłużej, za co przepraszam, a jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie premierze i za to, co pan powiedział i za swoją tutaj z nami obecność. Jak państwo widzą, to mówię do obecnych, jesteśmy także w wersji online, to znaczy można nas bezpośrednio oglądać i słuchać. No, warunki, jakie mamy, są rzecz jasna podyktowane przez wirus i jesteśmy tutaj podporządkowani tymże wymogom, ale zarówno Państwo tu siedzący, jak i oglądający nas będą mogli teraz posłuchać 3 kolejnych referatów, które chcieliśmy Państwu zaprezentować. Ja tylko muszę do jednego wątku odnieść się w przemówienia pana premiera, ponieważ rzeczywiście to jest jedna dzisiaj z najważniejszych tez, które nam towarzyszą. Ja sam byłem jednym z inicjatorów też takiego apelu, do którego odwołał się pan premier, za co dziękuję, gdzie próbowaliśmy wytłumaczyć sobie nawzajem, że dzisiaj jest także obecna antypolskość, ale ta antypolskość jest zupełnie gdzie indziej, to znaczy poza sporem w 20-leciu międzywojennym, który był bardzo twardym sporem między przede wszystkim obozem narodowym i obozem piłsudczykowskim. I my jako historycy musimy ten spór oczywiście analizować, ale wiemy doskonale, że tamte elity od socjalistów niepodległościowych przez obóz piłsudczykowski, ludowy, ponarodowy, także zróżnicowany Stronnictwa Narodowego czy ONR-u, to wszystkie te nurty z dzisiejszej perspektywy miały jedną ewidentną cechę. Mianowicie wszyscy ci ludzie byli patriotami Polski. Co to znaczy? To znaczy, że potrafili zdefiniować, co to znaczy polskość, zdefiniować tę polskość poprzez rozumienie ciągłości, czyli tych wszystkich wydarzeń, które konstytuowały polskość dwudziestolecia międzywojennego za sprawą pokoleń przeszłych, przede wszystkim tym 6 pokoleń, które walczyły o to, żeby 123 lata tylko i aż oczywiście z naszej perspektywy trwała niewola. I to jest ta perspektywa dla nas dziś istotna, że to byli patrioci polscy, którzy doskonale wiedzieli, gdzie jest granica sporu, który to już przekroczenie tej granicy wiadomo, że jest zdradą, poza którą nas wszystkich nie ma. Dzisiaj tragedia polega na tym, że nadal żyjemy w konstrukcji społeczeństwa bardzo podobnej. To znaczy są elity i są oczekujący na głos elit. No ale wśród tych elit niestety już ta polskość nie jest taką jednoznacznością. Nie jest ta polskość taką
wartością, która byłaby chroniona, broniona, w której trzeba by sobie powiedzieć bardzo mocno, odwołując się do naszej historii, że w tej polskości jest przede wszystkim honor, godność człowieka, który reprezentuje polskość, a nie wstydzi się. I to jest ta głęboka różnica między ówczesnymi elitami, a częścią niestety dzisiejszych, które roszczą sobie pretensje do zarządzania umysłami polskimi, ale nie chcą się odwoływać do polskości, nie chcą widzieć w niej zobowiązania. I to jest strasznie smutne, a dziś jesteśmy między innymi po to i celebrujemy tą setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, żeby wychowywać także te młode polskie pokolenia w tej właśnie łączności z prawdziwą, jakże bogatą, jakże zróżnicowaną, wspaniałą polskością. Właśnie zróżnicowaną, wspaniałą przez to, ale polskością zawsze.